Te ptaki będą to wijać. Takie mają większą energię. Zawsze reprezentuje bardzo stajni Stefanów. I trzymamy kciuki, proszę Państwa. Tyle odsadza w dół. W tym prawie, nie? Trzeba ich go wiązać. Mniejsze, no idzie, mniejsze, mniejsze, no ma jeszcze 64, a to ma jeszcze 50. To jest dużo. No i na razie wszystko dobrze, dobre tempo. Przeszkody na razie nieruszone. Zdamy się do przeszkody numer 4. A te przeszkody, te pachołki tak zwane nazywają się pachowo-kegle. Mój też się burzy na mnie. Dalej zero. I zero. Ten ruch, co miałem na mnie. I zero. Także proszę Państwa, należy... Pamiętajmy, że to jest tylko nieco szerzej. Że te półaraby też nie chodzą mu tamtego. To jest w przypadku, to trzeba wszystko wytrenować. To nie muszę mieć formę. Reagować, zobaczcie, tu dodać, tu skrócić, tu szybko skręcić. Bardzo fajnie się to ogląda. Ale bardzo trudno się jeździ, bo nie dosyć, że trzeba powodować koni, to jeszcze trzeba pamiętać trasę i trzeba jeszcze bardzo precyzyjnie te konie prowadzić. I dlatego ten sport zawsze... Pana znowu, panie Jacku, ostatnia sobota w skrzydle? Zero. Sierpnia? Ostatnia, chyba ostatnia. Bo tam jakoś tak... Szósty czy czwarty. Zero. Jeszcze dwie przeszkody. Z tymi to przegra. Przegra z tymi, którzy. Jeszcze jedna. Trzymamy mocno kciuki. Jest, proszę Państwa. Zero w parkurze, czas. 2:32, więc problemy.